Witam Państwa na debacie zatytułowanej Długofalowa polityka energetyczna Polski o zmiany w spółkach energetycznych. Ja nazywam się Agnieszka Łakoma, reprezentuję Centrum Idei Gospodarczo-Ekonomicznych. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w takim gronie. Myślę, że będzie to okazja do podyskutowania o kilku takich kluczowych kwestiach, rozpoczynając od kwestii najważniejszej, czyli polityki energetycznej Polski, na którą część sektora i nie tylko sektora energetycznego, bardzo szeroko pojętego, czeka z utęsknieniem, że pozwolę sobie użyć takiego sformułowania. Od dłuższego czasu polityka energetyczna Polski była zapowiadana, że będzie gotowa w ubiegłym roku. Teraz się mówi, że będzie gotowa pod koniec tego roku. Jest z nami pan wiceminister energii, pan Andrzej Piotrowski. Panie ministrze, kiedy możemy się spodziewać tego kluczowego, jakby nie było, dokumentu dla sektora i to szeroko rozumianego sektora? Po pierwsze, polityka energetyczna do roku 2030 jest. Ale ma być uaktualniony. Okej, no i właśnie sama pani odpowiedziała. Uaktualnianie oznacza reagowanie na czynniki pojawiające się w otaczającym nas świecie. Tym otaczającym się światem jest na przykład Komisja Europejska, która przygotowała pakiet zimowy. W tym pakiecie zimowym możemy od razu powiedzieć, że na przykład zamykamy wszystkie źródła węglowe i padną nam w objęcia i powiedzą cudownie. Jeszcze cieszymy się, że nie będziecie mieli wieczorami światła z wiatraków. Nie zawsze wieczorami jest, tak? Z paneli fotowoltaicznych nigdy nie ma. No więc jest czas na negocjacje. Wpisywanie wcześniej do polityki energetycznej tego, co zamierzamy wynegocjować później, jest procesem nielogicznym, aczkolwiek no, bardzo często jesteśmy pytani przez opozycję, czy faktycznie nie zrobilibyśmy tego w odwrotnej kolejności. No więc nie zrobimy tego w odwrotnej kolejności, natomiast jesteśmy w uwarunkowaniach, które są w dużym stopniu przewidywalne. Naszym naturalnym zasobem surowcowym jest węgiel, w związku z tym będziemy starali się go w naturalny sposób wykorzystać. Naszym celem jest dobro społeczeństwa, w związku z tym będziemy starali się go wykorzystać w sposób jak najmniej szkodliwy dla obywateli. W związku z tym w energetyce poczyniono ogromne starania i to nie tylko nasza ekipa. Od lat były prowadzone modernizacje. Dzisiejsza energetyka to nie jest to, co było 20 lat temu, co dymiło, zasypywało wszystkich popiołem i truło. Obecnie energetyka jest odpowiedzialna za mniej niż 10% wszystkich zanieczyszczeń. Natomiast jest oczywiście traktowane jako sztandarowy obszar, który należałoby zmienić. Może popatrzmy na niemieckie diesle. Panie ministrze, a gdybyśmy mieli wskazać na takie kluczowe elementy z polityki energetycznej Polski, to co by to było? No po pierwsze musimy zapewnić bezpieczeństwo, a więc to, żeby obywatele i przedsiębiorcy mogli zawsze liczyć na energię, kiedy ona im będzie potrzebna. To jest związane z tym, że nawet dzisiaj większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak dalece uciążliwy byłby brak energii, bo w zasadzie dziś wszystko, co robimy, jest w jakimś większym czy mniejszym stopniu zależne od energii. Ktoś może uważać, że ma piec na gaz i w związku z tym nie będzie mu zimny, jeżeli zabraknie prądu. W większości przypadków jest to nieprawda. Ten piec ma sterowanie elektroniczne zasilane z sieci elektroenergetycznej. Ma na przykład dmuchawę, która poprawia jego sprawność, ale z drugiej strony jakby nie zadziałała, to on w ogóle by też nie zadziałał. Więc musimy tutaj zdawać sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli obywatele sobie tego nie uświadamiają, to zadanie ministra energii jest wyprzedzające działanie no, właśnie na rzecz wszystkich i z wykorzystaniem wiedzy inżynierskiej, to znaczy co by się stało, gdyby tej energii nie było. I narracja czasami podnoszona, że no, jak czasami nie będzie energii, to nic się nie stanie. No jest fałszywą narracją i założenie, że ci, którym zależy na tym, żeby energia była dla nich dostępna stale, mogą za to ekstra zapłacić, też jest narracją fałszywą, ponieważ
na tym stałym dostępie do energii zależy również ludziom i przedsiębiorcom niekoniecznie bardzo zamożnym. Działanie indywidualne w tym zakresie jest to, że on wielkości większe, bardziej kosztowne, w związku z tym... Panie ministrze, ale oczywiście bezpieczeństwo jest takim punktem wyjścia tak naprawdę w każdej chyba polityce państwa, w przypadku polityki energetycznej szczególnie. Ale gdybyśmy mieli wskazać na kolejne elementy warunkujące to bezpieczeństwo energetyczne, to co by to było i te elementy, które powinny się znaleźć w polityce energetycznej? Słusznie pani powiedziała, że to jest taka w zasadzie oczywistość, tylko stoimy po raz pierwszy przed rzeczą odmienną niż wszystkie wcześniejsze ekipy rządzące, ponieważ zawsze szacunki zapotrzebowania na energię były przesadzone. Za duże w stosunku do tego, co potem się okazywało w rzeczywistości. W tej chwili mamy odwrotnie. Konsumpcja energii elektrycznej rośnie bardzo szybko, rzędu 3% rocznie. Jeżeli popatrzymy na perspektywę raptem kilku lat, to okazuje się, że gdybyśmy, no powiedzmy, minister użył takiego okresu, który pozwalał na ładne zestawienie danych. W roku 2050, jeżeli będziemy mieli tylko połowę energii ze źródeł węglowych, to i tak będziemy tej energii ze źródeł węglowych produkowali tyle, co dzisiaj. Więc proszę patrzeć, to jest co prawda kilkadziesiąt lat, dla niektórych może się wydawać, że to jest nie wiadomo kiedy w przyszłości, ale to oznacza de facto podwojenie obecnej energetyki, bo dziś zużywamy 80 parę procent energii z wyprodukowanych źródłach węglowych. Więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że z jednej strony tę energię musimy zapewnić, z drugiej strony musimy znaleźć metody, żeby ona była produkowana w sposób jak najbardziej czysty. Z trzeciej strony jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, no i musimy się stosować do reguł, które przyjęliśmy, na które się umówiliśmy. A więc jeżeli większość decyduje, że mamy określony udział OZE, no to musimy znaleźć drogę, żeby taki udział OZE wprowadzić w jak najmniej bolesny dla wszystkich sposób. I stąd na przykład idea klasów energetycznych, które tym się różnią od wcześniejszych propozycji OZE, że na poziomie lokalnym mają doprowadzić do bilansowania źródeł energii, które mają różną charakterystykę. I no istnieje w tym zakresie dość spory potencjał do wykorzystania, tylko trzeba na to podchodzić nie na zasadzie działam, bo mi państwo dopłaca i ja już nie muszę myśleć, tylko odwrotnie. Właśnie najpierw muszę okazać się tym przedsiębiorcą, a więc osobą dostrzegającą szansę i to jest program adresowany właśnie do osób przedsiębiorczych, do ludzi, którzy dostrzegą szansę w swoim regionie wykorzystania jakichś zasobów energetycznych i na dodatek będą potrafili współpracować z pozostałymi, którzy będą mieli zbliżony pomysł w trochę innym obszarze i razem uda się to ułożyć. I ku mojej pozytywnej satysfakcji, a zaskoczeniu wielu osób, mimo że to jest no, działanie nowatorskie na terenie polskim, taka współpraca nowych przedsiębiorców, łączenie się w klastry energii, to okazuje się, że jest tym ogromne zainteresowanie, że wcale nie jest to trudne, że ludzi słowo klaster nie straszy, że to nie jest tak, że jak idziemy na teren wiejski, to powinniśmy w tym momencie nie wykraczać poza elementarz. Naprawdę mamy w Polsce doskonale wykształconych ludzi. Panie ministrze, czy uda nam się tak naprawdę osiągnąć coś w rodzaju takiego kompromisu, czyli połączyć te swoje plany, które mamy, Polska jako takie, z utrzymaniem chociażby udziału węgla w produkcji energii elektrycznej, z oczekiwaniami Unii Europejskiej w zakresie pakietu energetyczno-klimatycznego, czy chociażby w zakresie na przykład ostatnich propozycji, żeby w 2030 roku było 35% udziału z energii z odnawialnych źródeł, tak? Czy 30% udziału energii z odnawialnych źródeł. Czy Polska jest w stanie osiągnąć tak naprawdę w polityce energetycznej tego typu kompromis? I to będzie też moje pytanie do panów. Pan minister najpierw też. Proszę państwa, no to jest trochę przegięcie. Ta decyzja Komisji Parlamentu Europejskiego.
Oczywiście osiągnięcie takiego współczynnika technicznie jest możliwe, tylko trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jest to kosztem kompensowania tej niestabilnej energii i może przynieść odwrotno zamierzonego skutek, co zresztą widać po przykładzie niemieckim, gdzie stworzenie w zasadzie dualnej sieci źródeł wiatrowych nadal powoduje konieczność utrzymania klasycznych źródeł, które no nie są w tym momencie utrzymywane w najlepszej kondycji czy wyposażone w odpowiednie filtry, tylko są utrzymywane jak najtaniej, bo one mają pracować powiedzmy z 1000 godzin w roku. W związku z tym emisja dwutlenku węgla w wyniku tak sformułowanej polityki w Niemczech wzrosła, nie zmalała. Zanieczyszczenie również wzrosło. No więc chcemy jak gdyby znaleźć tutaj zrozumienie, że chodzi tak naprawdę o ochronę klimatu, a nie o wprowadzanie na siłę ładnie wyglądających na papierze współczynników. Ta debata trwa. Liczymy na to, że zwycięży zdrowy rozsądek. Proszę zwrócić uwagę na rzecz bardzo ciekawą. Aktualnie w Niemczech nie może uformować się rząd, między innymi ze względu na różne poglądy na energetykę. Wygląda na to, że po raz pierwszy przestają dominować doktryny, a zaczyna się dyskusja merytoryczna i to nas ogromnie cieszy, bo to jest nasz duży sąsiad i no ma, że tak powiem, ogromne znaczenie na to, co się, jego sytuacja wewnętrzna, na to, co się potem dalej będzie działo w Europie. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, tak w kontekście bezpieczeństwa i polityki energetycznej państwa, że trzeba patrzeć na sprawę troszeczkę szerzej. To znaczy, energetyka jest taką specyficzną dziedziną, w której horyzonty inwestycyjne są bardzo długie. Okresy użytkowania aktywów są bardzo długie. Mało tego, bardzo długie są okresy użytkowania poszczególnych typów technologii. Trzeba patrzeć na sprawę z punktu widzenia technologii. To też okres patrzenia naprzód powinien wybiegać daleko w przód, na bardzo przyszłe lata. Panie Piotrze, ale czy uda nam się pogodzić swoje własne interesy z oczekiwaniami Unii? Sprawa nie jest wcale taka łatwa, bo tutaj wyzwania są bardzo duże, bo mamy absolutnie inny punkt startowy jak inne kraje. Kraje, które wyszły z węgla dziesiątki lat temu, przeszły fazę technologii opartych na przykład na paliwach gazowych, które są znacznie mniej emisyjne i robią następny krok. Natomiast my ze względu na własne warunki funkcjonowania jesteśmy dalej mocno w węglu i z tego węgla nie wyjdziemy, bo nie mamy innej alternatywy. Natomiast musimy faktycznie bardzo, bardzo pieczołowicie w tej chwili na gruncie właśnie między innymi strategii energetycznej wypracować wizję i model miksu energetycznego. To nie jest takie łatwe. Tak jak pan minister stwierdził, sposobem są na przykład klastry energetyczne, ale tutaj przejście z fazy idei i można powiedzieć głównych założeń do fazy operacyjnej jest bardzo trudne. Tutaj trzeba byłoby zwrócić uwagę na to, że nie tylko dać pewną swobodę działania małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również stymulować te procesy. Wydaje się, że takimi ośrodkami stymulacji mogą być samorządy. Mogą być samorządy, spółki komunalne. Każdy samorząd ma najczęściej spółkę, która zajmuje się energetyką cieplną albo gospodarką komunalną. Spowodowanie ułatwień, mechanizmów wspierających taki rozwój, ale przede wszystkim jasna wizja takiego modelowego klastra na pewno ułatwi dojście do tych z jednej strony założeń bezpieczeństwa energetycznego, z drugiej strony dopasowania do coraz trudniejszych warunków i ram, które daje nam Unia Europejska. Dziękuję panie Piotrze. Ja myślę, że pan dotknął niezwykle istotnej kwestii, dlatego że w ogóle w definicji bezpieczeństwa energetycznego mówi się o dostępności energii po akceptowalnych cenach, więc to jest kwestia tej akceptacji ze strony nie tylko społeczeństwa, ale też przemysłu i gospodarki, to o czym pan powiedział, żeby utrzymać konkurencyjność. Ale jeszcze pytanie to samo do pana Pawła. Jesteśmy w stanie pogodzić własne interesy z oczekiwaniami? Zacznijmy od tego, że rzeczywiście ten kurs kolizyjny jest bardzo mocny. To znaczy, kiedy zobaczymy na dokumenty komisji, zobaczymy na to, co zostało zaprezentowane w pakiecie zimowym. Co ostatnio w kontekście OZE. Również, ale szczególnie ten pakiet zimowy mnie zaniepokoił, bo jeżeli patrzymy na tą konkretną liczbę 550 gram słynne, no to nie ma moim zdaniem bardziej symbolicznego przykładu dyskryminacji niż ta kwota. To znaczy,
Dla mnie wyjaśnijmy, że Komisja Europejska zaproponowała w swoim strategicznym dokumencie, jak ma wyglądać przyszły rynek energetyczny, zaproponowała możliwość jakby stworzenia rynku mocy tylko dla określonych, można powiedzieć, technologii, tylko dla takich rozwiązań, które no, nie pozwala niskoemisyjne, a de facto są tylko one są ograniczone do tej technologii, które nie są węglowe. Znaczy w żaden sposób nawet najlepsza technologia węglowa nie łapie się na te zdefiniowane ramy, które przedstawia Komisja Europejska. I moim zdaniem ta historia z CO2 jest bardzo charakterystyczna w Unii Europejskiej, bo przecież kiedy zobaczymy sobie na wyniki, jak wyglądają emisje CO2 w Unii Europejskiej, to sukces można powiedzieć ewidentny. Znaczy mamy realnie dobre wyniki, które zakładaliśmy jeszcze kilka lat temu, które zakładała Komisja Europejska. I dlaczego w związku z tym chcemy grzebać przy tym systemie cenowym, chcemy zaburzać tą grę, która tutaj przynosi dobry rezultat, a no, okazało się, że celem nie jest tylko i wyłącznie to, żeby obniżyć emisję CO2, ale celem było to, żeby wymusić zmianę miksu energetycznego poszczególnych państw. Niestety to trzeba powiedzieć sobie na samym początku, że mnie bardzo niepokoi działalność Komisji Europejskiej, szczególnie pod wodzą Junckera, bo to widać i w przypadku Nord Streamu, to widać w przypadku też sektora energetycznego, gdzie upolitycznienie pewnych decyzji i jakby nie kierowanie się dobrem wspólnym Unii Europejskiej, tylko kierowanie się dobrem partykularnym poszczególnych gospodarek i ich potrzeb jest dość mocno ewidentne. I to powoduje, że ta gra z Unią Europejską jest jakby niezwykle, niezwykle trudna. To tyle tytułem takiego wstępu, żeśmy wiedzieli, dlaczego tak trudno nam te cele zrealizować. Natomiast uważam, że oczywiście jest tam pewna przestrzeń na grę, którą powinniśmy prowadzić i prowadzimy. Czy prowadzimy skutecznie? No, w mojej ocenie oczywiście są pewne obszary, gdzie ta skuteczność mogła być większa. Bo tutaj dotykamy się tyle samej polityki energetycznej państwa, co dotykamy też kwestii, można powiedzieć, szeroko pojętej też koordynacji w ogóle polityki europejskiej. Ja jestem politologiem i pisałem kilka lat temu taką publikację poświęconą temu, w jaki sposób my zachęcamy i lobbujemy w Parlamencie Europejskim polskie interesy i tam patrzyłem na kwestie energetyki. To było niezwykle ciekawe, że kiedy rozmawiało się z polskimi europosłami, z asystentami, to oni mieli bardzo słabe poczucie jakby koordynacji tej polityki energetycznej. Mieli bardzo słabe poczucie też pewnych danych, którymi oni powinni dysponować, chcą zlobować na forum Unii Europejskiej. W momencie, w którym kluczowe akty w Unii Europejskiej przyjmowane są za zgodą Parlamentu Europejskiego, podaję przykład tej instytucji, chociaż oczywiście ten lobbying przede wszystkim się powinien odbywać na poziomie komisji, to tam nasze wpływy niestety są zbyt małe. I w momencie, kiedy jeszcze mamy problemy z sojusznikami, tak ostatnio niestety wyłamała się Bułgaria i Rumunia, no pytanie, czy oczywiście wszyscy wiemy, jak to się robi. No wiemy, że tym krajom zaproponowano, prawda, coś, co pewnie niedużo kosztowało te największe kraje i te kraje się po prostu wyłamały, ale pytanie, czy dało się w jakiś sposób prowadzić taką politykę, żeby te kraje wciągać, bo wydaje mi się, że bez tych krajów zbudowanie mniejszości blokującej do tych najbardziej restrykcyjnych tych przepisów będzie niezwykle trudne. Jaka jest przestrzeń do gry? No ja podam taki przykład, który dla mnie jest taki charakterystyczny. No mamy przyjęte założenie budowy, prawda, funduszu tego modernizacyjnego, który miał być pewnym takim kompensacją dla naszego regionu. Jest rzeczą oczywistą, że bardzo trudno będzie znaleźć tam pieniądze dla polskiej energetyki węglowej, ale można znaleźć tam pieniądze na wiele innych inwestycji, które są w Polsce potrzebne, prawda? Jak, nie wiem, można by się zastanowić, czy na przykład termomodernizacja, która w Polsce uważam, że jest bardzo takim tematem słabo poruszanym, a tam jest ogromny potencjał, raz, że redukcji emisji CO2, dwa, że redukcji obniżenia zużycia energii i walki ze smogiem i moim zdaniem, a potrzebne są tylko gigantyczne pieniądze, prawda? Bo termomodernizacja w Polsce jest potrzebna, ale jest niezwykle droga, dlatego ona się, można powiedzieć, nie wydarza. Jeżeli tutaj udałoby się z tego funduszu znaleźć pewną przestrzeń dla milionów Polaków, którzy mają bardzo słabo ocieplone domy, w bardzo złym stanie, no to uważam, że to byłby duży sukces. Więc identyfikowanie takich pól, gdzie okej, okay, może nie na energetykę węglową, ale coś wokół tego, co będzie korzystne dla Polski, ja uważam, że takich pól powinien tutaj polski rząd szukać. Chciałabym, żebyśmy końcową część naszej debaty poświęcili na omówienie jednak sytuacji sektora i tutaj już stricte spółek Skarbu Państwa. Trochę powiało optymizmem, chyba nie wiem, czy pan minister zgodzi się z takim sformułowaniem i panowie, patrząc na to, co się dzieje na giełdzie, czy chociażby na rekomendacje ostatnie, nawet sprzed kilku dni, to analitycy sugerują wzrost wartości akcji. Ten wzrost już w tym roku jest dość znaczący. Ja tutaj pozwoliłam sobie przygotować takie zestawienie i wynika z niego mniej więcej, że w porównaniu z grudniem 2016 roku akcje wszystkich czterech grup tych z udziałem Skarbu Państwa w sektorze energetycznym znacząco wzrosły. Energii o 50%, z 8 zł do ponad 12 na przykład. W przypadku PGE i energii
Enei to jest wzrost około 1/3, w przypadku Taurona to jest mniej więcej o 20%, czyli mamy praktycznie w ciągu niecałego roku, 11 miesięcy. Mamy też ostatnio opublikowane wyniki finansowe za 3 kwartały, z których też wynika, że no, spółki są na dużym plusie. I te wyniki są bardzo pozytywne. Jest pytanie chyba takie kluczowe i to pytanie do pana prezesa Obajtka, i bym poprosiła panów też o odpowiedź. Czego należy się spodziewać w perspektywie kolejnych lat? Czy, panie prezesie, czy to, że będzie powstawał rynek mocy, że te uwarunkowania rynkowe są sprzyjające i czy można mówić, że one się utrzymają w dalszej perspektywie, nie wiem, kilkunastu miesięcy kolejnego roku? Czy można będzie liczyć na dalszy wzrost wartości tych spółek Skarbu Państwa? Jak pan to ocenia z punktu widzenia energii i obserwacji tego, co dzieje się na rynku? Panie rektor, wszyscy się tu zgadzamy, że ten sektor wymaga miliardowych inwestycji. I oczywiście te inwestycje muszą ponieść spółki Skarbu Państwa. Tak naprawdę muszą te 4 wielkie spółki. I teraz jest kwestia, no, widzę po swojej spółce, dlaczego ma tak dobre wyniki, dlaczego ma tak dobre wzrosty, ponieważ no, musimy mieć środki, by inwestować, a mieć środki to naprawdę uszczelnić. Całe moje działanie ostatnie, które było przez ten prawie rok spowodowane, to było generalnie uszczelnienie, uchwycenie przepływów środków, zaangażowania tych środków do rzeczy bardzo istotne. I to jest kwestia, jak poukłada się grupę, jak generalnie będzie ten ład korporacyjny w grupach wyglądał. Co ja uważam, że ten ład korporacyjny dzisiejszym czasem trzeba całkowicie zmienić i Grupa Energa to zmienia. Czyli tak zwana odpowiedzialność za zarządzanie spółką, odpowiedzialność za pewne decyzje. Te decyzje tak naprawdę muszą być podyktowane, i wszystkie spółki w grupie muszą czuć, że one są wykonywane i one muszą wykonywać. Natomiast czasami ten układ korporacyjny tak jest ułożony, że załóżmy jest ta główna spółka, która się zajmuje praktycznie zarządzania sama sobą. Ona jest niby zarządcza, ale tak naprawdę nie zarządza tym core biznesem w pozostałych spółkach, ponieważ każda ma zarząd, każda ma radę nadzorczą i ten mechanizm trochę trzeba zmieniać i Grupa Energa zmienia ten mechanizm. Ja generalnie nie zajmuję się tylko i wyłącznie samą firmą, ale też zajmuję się właśnie drobniejszymi firmami, gdzie budujemy oszczędności poprzez synergię. Jak Państwo wiecie, w tym roku znika u nas 10 spółek, do końca następnego roku zniknie drugie 12 spółek, to będzie w sumie na 44 spółki, zostaną może 21, 22 spółki. Ale to nie ma powodować oszczędności typu, że zniknie, jak to szumnie się mówi, jeden czy drugi czy trzeci prezes. To nie na tym rzecz te oszczędności polegają. Na tym polegają, że są szybkie decyzje, że są widoczne przepływy środków, że są ukierunkowane te przepływy środków, że pewne rzeczy się łączy, choćby nawet logistykę, co jest bardzo ważną rzeczą w tamtej logistyce, czyli w tej firmie, która generalnie zakupuje, jak gdyby, która jest praktycznie hurtownią, tam generują duże środki, ponieważ ta logistyka powinna być faktycznie dla całej grupy, a nie, że oprócz tego, że jest logistyka, w niektórych spółkach powielają się tak zwane piony zakupowe i oni również sobie kupują gdzieś. Tego nie ma wtedy efektu skali. To trzeba doprowadzić, żeby ten efekt skali, efekt tej zyskowności, żeby ta marża zostawała w grupie, żeby ujednolicać pewne rzeczy, bo przecież my nie tylko energetyka mamy zajmować się sami z sobą, czyli modernizowaniem, ale jak my będziemy się zajmować i jak to modernizowanie nastąpi, to tak będzie wyglądała polska gospodarka, bo ważne jest, wszyscy mówimy o tak zwanym patriotyzmie gospodarczym. Właśnie przez takie spółki Skarbu Państwa możemy dokonywać tego patriotyzmu gospodarczego, choćby poprzez ułożenie inaczej takich spółek jak logistyki. Wtedy właśnie będzie choćby o takie ułożenie jak biur projektowych, żeby generalnie już na etapie projektu było pewne ujednolicenie pewnych produktów, pewnych wyrobów, żeby
żeby nie stosować rzeczy, które są generalnie niepotrzebne, bo już na etapie projektu wpisuje się pewne wymagania i ukierunkowywuje się zaopatrzenie zupełnie w innym kierunku. Więc przede wszystkim trzeba maksymalnie uszczelnić te grupy, by jak największą miały rentowność i zyskowność, którą generalnie przełoży się na rozwój tych grup. Bo wbrew temu wszystkiemu te grupy również są bardzo zadłużone, o czym się dużo nie mówi. To nie tylko generalnie są długi, ale i euroobligacje i różne inne rzeczy. Zobowiązane to. Więc generalnie my potrzebujemy w tych grupach poprzez efekt synergii, poprzez scentralizowanie pewnych rzeczy, poprzez pewne zarządzanie uzyskać dodatkowe środki, by generalnie inwestować. Rzecz jest też bardzo dobra teraz dla grup. No, mimo wszystko zostają te środki w grupach, czyli państwo, czyli jako udziałowiec większościowy w formie dywidendy nie pobiera tych środków. To jest bardzo ważne, ponieważ te środki można ukierunkować w rozwój. Co właśnie następuje, więc w związku z tym ten kierunek jest centralizacja systemów informatycznych. To też jest rzecz bardzo ważna. Na to spółki wydają gigantyczne pieniądze. To również też uchwyciliśmy. I właśnie to widać po tych efektach, po tych zyskach, które były planowane na dzień dzisiaj. Sprawdzałem, to w stosunku co do tamtego roku wartość firmy wzrosła o 68%. Więc, ale właśnie poprzez takie działania, które powodują właśnie stosowanie oszczędności w grupie i ukierunkowania tych środków w inwestycje. Dziękuję bardzo. Kto nasi eksperci, co na to? Ja tutaj widzę kilka czynników. Oczywiście są takie czynniki makro, które pan prezes tam bardzo słusznie zauważył. Z jednej strony widać znacznie bardziej klarowny obraz polityki energetycznej. Znaczy dla inwestorów bardziej klarowna jest ta sytuacja, w której jasno określamy, wychodzimy z węgla, ale bardzo powoli, stawiamy na odbudowę mocy wytwórczej. To jest bardzo klarownie wychodzimy z tej sfery niepewności, w której nie wiadomo, co będzie, polityka unijna, tu brak zdecydowania. Inwestorzy lubią jasny obraz, zwłaszcza jeżeli on jest spójny i w zasadzie prowadzi do jasnego celu, czyli do poprawy sytuacji ekonomicznej spółek. Drugi bardzo ważna deklaracja właścicielska, to znaczy generalnie nie chcemy pobierać nadmiernych dywidend, nie chcemy traktować spółek energetycznych jako tak zwanych, jak się to w zarządzaniu strategicznym nazywa, krów dojnych do generowania przepływów pieniężnych. I to jest, można powiedzieć, z otoczenia, ale bardzo ważne elementy to są elementy, które występują we wszystkich spółkach energetycznych, we wszystkich spółkach Skarbu Państwa, bodajże chyba w Enerdze szczególnie jasno, to znaczy uporządkowanie struktury zarządzania. Dlatego, że szczególnie w koncernach energetycznych, które z racji jak gdyby samej materii, nad którą pracują, zwykle te struktury mają stosunkowo skostniałe. Skutkiem tego bardzo kiepsko do tej pory przekładało się tam nowoczesne zarządzanie. Wydaje się, że chyba praktycznie wszystkie spółki, Energa w szczególności, porządkuje swoje struktury zarządzania, głównie w układzie procesowym, to znaczy jasno definiuje, co tak naprawdę chcemy robić, czyli jakie procesy w firmie powinny zachodzić, i tym procesom przypisuje się gospodarzy, czyli odpowiedzialnych menadżerów, którzy dbają o to, żeby te procesy były jak najbardziej sprawne. Mało tego, menadżerowie mają narzucane jasne kryteria, zgodnie z którymi działają, jasne narzędzia pomiaru ich efektywności. Dzięki temu, można powiedzieć, to wszystko zaczyna działać jak bardziej naoliwiona maszyna. Mało tego, taki sposób zreorientowania spółek, grup kapitałowych, powoduje to, że mamy tutaj również taki efekt związany z przeniesieniem odpowiedzialności i miejsca podejmowania decyzji na właściwy poziom zarządzania. To znaczy decyzje i mniejsze, i większe nie wymagają akceptacji najwyższych gremiów. Najwyższe gremia zajmują się tymi decyzjami, które mają odpowiednią wagę. Przez co tutaj pan prezes zwrócił uwagę na to, ten moment podejmowania decyzji jest szybszy.
szybciej się podejmuje przez osoby o kompetencjach, które są odpowiednie do skali tej podejmowanej decyzji. I tak samo ten wątek, no, spółka Energa odziedziczyła, no, wyjątkowy zbiór liczbę spółek. Tutaj tam, no, też trudno mi to nawet zrozumieć, dlaczego aż tyle, ale to jest tak. Ta poprzednia filozofia zarządzania, no, ona prowadziła do tego, że to nie był jeden mechanizm, tylko zbiór drobnych trybików, które każdy pracował troszkę po swojemu. Także wydaje mi się, że ten nowy układ procesowy to jest właściwy kierunek. Oczywiście w dużych firmach energetycznych nie ma jednego obowiązującego modelu zarządzania, ale najważniejsze, żeby te modele zarządzania były spójne. Spójne i konsekwentne, i to powoduje dobre efekty wymierne, również w wyniku finansowym, wymierne efekty przekładające się również na obraz spółek na rynku kapitałowym i wzrost ich wartości. Jednocześnie można powiedzieć, ten towar, jakimi są akcje spółek, zaczyna być coraz bardziej wartościowy i lepiej postrzegany. Panie Pawle i pan prezes, jeszcze na zakończenie pan minister. To kilka punktów. Po pierwsze, ja się zgodzę z tym, że rząd kładzie duży nacisk na poprawę wyników spółek Skarbu Państwa i to dobrze w ramach koncepcji patriotyzmu gospodarczego jest to zrozumiałe i efekty widzimy tego na giełdzie. To, co dodatkowo pewnie jakoś wzmocni ich pozycję, to jest wprowadzany rynek mocy. Natomiast tutaj warto podkreślić, że jest to pewna pomoc, natomiast w tym kształcie, na ile ja się zapoznałem z ostateczną wersją negocjacji z Komisją Europejską, no jednak też ten rynek mocy będzie stanowił pewne wyzwanie, bo też nie odpowiada na wszystkie nasze potrzeby. Wiemy, że nie ma tych jakby koszyków, które różnicowały te nowe inwestycje od tych starych, które wymagają modernizacji, więc to jest też pewne wyzwanie, bo nie na wszystkie inwestycje będziemy mogli sobie pozwolić, które wcześniej planowaliśmy. Co do, wrócę jeszcze do jednego punktu, o którym mówił pan minister na samym początku, czyli tej aktualizacji polityki energetycznej. Owszem, mamy tą politykę energetyczną 2030. Ja się zgodzę z tym, że ogromnym wyzwaniem w sektorze energetycznym jest to, że non-stop się zmieniają pewne uwarunkowania zewnętrzne i zawsze jest taka pokusa, okej, to poczekajmy na to, aż się coś ustabilizuje, bo wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy i wtedy możemy odpowiedzieć za pomocą naszej strategii, prawda? I nie będziemy musieli co chwilę aktualizować. Tylko, że oczywiście to jest zrozumiałe, ale widzę takie ryzyko, które polega na tym, że jakby non-stop mamy nowe akty energetyczne proponowane. W zasadzie wiemy, że jak patrzymy na to, jak się rozwijała cała legislacja w Unii Europejskiej, poszczególne pakiety liberalizacyjne, to widzimy, że jest to ciąg nieustannych reform. Prawdopodobnie jakby nigdy nie będziemy w takiej sytuacji, w której komfortowo będziemy mogli powiedzieć, że te uwarunkowania są stałe i będziemy mogli jakby teraz ułożyć sobie taką strategię, która generalnie jest nieuwarunkowana dużym ryzykiem zmiany. Więc jakby tylko na to uwrażliwiam, a to jest niezwykle istotne, bo tak powiedział pan doktor, dla inwestorów to jest niezwykle istotne, żeby wiedzieli, w którym kierunku idziemy. Ja się zgodzę, że ten kierunek, który nazywamy generalnie wychodzimy z węgla, ale bardzo powoli, on jest czytelny. Ja tu akceptuję i uważam, że on jest generalnie dobry, ale jest wiele takich elementów jednak nieco bardziej szczegółowych, których inwestorzy potrzebują, prawda? No, na przykład klarowna strategia wobec OZE. Wielu inwestorów mówi, że to nie jest do końca jakby klarowne i tych zmian też widzimy legislacyjnych było dość sporo. Jeszcze dwa elementy. Jeśli chodzi o te instrumenty finansowania, to bo staram się połączyć klarą to pani pytanie z poprzednim jeszcze o inwestycjach, bo nie miałem sposobności się wypowiedzieć, to uważam, że to jest niezwykle istotna kwestia, bo pamiętajmy, że Europejski Bank Inwestycyjny, wiele innych banków deklaruje, że nie będzie wspierać inwestycji nie tylko węglowych, ale także w ogóle wysokoemisyjnych, tak nazwijmy. I to jest duże wyzwanie dla nas, bo mamy dużo inwestycji, można powiedzieć, okołowęglowych i pytanie, czy tutaj, bardziej pytanie do pana prezesa, bo w szczegółach tego nie wiem, ale czy my z punktu widzenia zasobów państwa mamy gotowe pewne instrumenty, aby takie właśnie kredyty tym spółkom energetycznym udzielić, bo nie wydaje mi się, żeby wszystkie spółki energetyczne, mając na uwadze tak ogromne wyzwania inwestycyjne, były w stanie sobie poradzić tylko za pomocą własnych środków. Wydaje mi się, że nie i tutaj jest ogromne pytanie, czy z punktu widzenia państwa jesteśmy gotowi, żeby tak takie instrumenty tutaj były gotowe. No jeden element co do jeszcze tej kwestii związany i z inwestycjami, i z wynikami spółek, czyli odciążenie energetyki z różnego typu inwestycji, które może pewnie są energetyczne. Co mam na myśli? No, duże szapoba dla rządu, że jednak w sprawie górnictwa dokonał kilka odważnych reform. Natomiast no, musimy pamiętać o tym, że jakby
ten sektor wymaga jakby pewnych zmian, które niekoniecznie, moim zdaniem, wymagają środków finansowych z energetyki. Oczywiście jest argument, ja go znam, który polega na tym, że skoro energetyka konsumuje węgiel, to można wydłużyć ten łańcuch, prawda, i to też w jakiś sposób jest opłacalne, ale nie wydaje mi się, żeby wszystkie przepływy, które miały miejsce z energetyki do sektora górniczego, wynikały tylko i wyłącznie z przyczyn czysto ekonomicznych. No, chcieliśmy wesprzeć to górnictwo, ja rozumiem, że była pewna kryzysowa sytuacja, a za niedługo będziemy mieli kolejny etap dyskusji na temat reform górnictwa, bo wiemy, że to jest cały czas proces, który się dzieje, i te pieniądze na reformy górnictwa powinniśmy znaleźć w górnictwie. I moim zdaniem przy tych wyzwaniach energetycznych, wyzwaniach inwestycyjnych, które mają polskie spółki energetyczne, obciążanie ich jeszcze dodatkowo przesuwaniem środków na górnictwo uważam jest bardzo, bardzo ryzykowne. I ostatni punkt, dość kontrowersyjny może w kontekście tego patriotyzmu gospodarczego, o którym my mówimy. Ale no jednak trzeba sobie, i to oczekuję, że będzie w nowym dokumencie strategicznym, ta kwestia podjęta, czy jaką mamy politykę wobec kapitału prywatnego i zagranicznego. To znaczy, oczywiście możemy się cieszyć z tego powodu, że polska energetyka właśnie jest polska, bo dominują spółki Skarbu Państwa, gdzie właścicielem jest państwo. Natomiast pytanie, czy one są w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom inwestycyjnym, a już nie mówię oczywiście o innych elementach, tego typu jak no, jednak stymulowanie pewnej konkurencji, jak pewne know-how, które zawsze za każdym razem te firmy zagraniczne też przynoszą. Oczywiście nie mówię o tym, żeby wyprzedawać nasze srebra rodowe, natomiast pytanie, czy jakaś ich obecność na rynku energetycznym jest niespożądana? No, wydaje mi się, że tak. Pytanie oczywiście w jakim procencie, w jakim kształcie i tak dalej, to jest pytanie otwarte do dyskusji, natomiast wydaje mi się, że to też jest niezwykle istotny punkt dla właśnie raz, że generowania inwestycji, a dwa, że też no, mobilizowania polskich spółek, żeby one miały po prostu benchmark, jak zarządzać, żeby mogły się też rywalizować nie tylko między sobą, ale też właśnie, żeby miał ten dodatkowy bodziec w postaci tej presji. Widzimy, że na rynku chociażby ropy naftowej, gdzie mamy polską spółkę Orlen, bardzo dobrze sobie radzi na rynku, ale on był zmuszony do konkurencji z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Widzimy, że on sobie dobrze poradził, to znaczy, że nie musimy naszych przedsiębiorstw na siłę prawda, wspierać blokowaniem regulacyjnym wejścia zagranicznego kapitału. Te spółki są w stanie sobie poradzić i moim zdaniem to jest dobry przykład na to, że też polskie spółki energetyczne też sobie na tym rynku naszym poradzą, jeżeli damy trochę więcej powietrza też firmom, które niekoniecznie pod nasze okraje. Dziękuję bardzo. To teraz pan prezes i będziemy zbliżali się już jeżeli chodzi o górnictwo. Tak, oczywiście, że górnictwo musi samo zarabiać, ale generalnie były potrzebne środki, by ono mogło przejść pewien proces zmian. Bez tych środków nie przeszłoby tego procesu zmian. Wiem, jakie jest zaangażowanie w mojej grupie. Też korzystam z tego węgla i generalnie uważam, że to była dobra inwestycja. Patrząc na dzisiejsze ceny, patrząc na stabilność mojej grupy w tym zakresie, patrząc na pozyskanie węgla, to już z perspektywy tego roku czy półtora mogę powiedzieć, że to była bardzo dobra inwestycja. Bo wiem, jakie są ceny węgla, wiem, w jakich cenach ja ten węgiel jako grupa pozyskuję. W związku z tym uważam, że ta inwestycja grupie się bardzo opłacała. Jeżeli mówiąc o tym, to jeszcze jest jedna sprawa. No, te inwestycje będą inwestycjami, które potrwają lata i tu grupy musimy ponownie jak gdyby odbudować kompetencje poszczególnych spółek w tych grupach, co na początku będzie bardzo kosztowne, oczywiście może nie bardzo, ale będzie kosztowne, ponieważ do niedawna te grupy wcześniej, dużo wcześniej, one były tak zapięte, że one tylko miały jak gdyby utrzymywać same z siebie, czyli ten proces tak zwanego tylko produkcji, wytwarzanie, uzyskiwanie środków, byśmy mogli mieć na wypłatę i byśmy mogli mieć na letki remont i ewentualnie negocjacje ze stroną związkową. I tak było ułożone. Trochę środków zbywało, więc oczywiście stworzyło się parę spółek, niby była taka polityka liberalna, ale ona do końca nie była, no bo te spółki, które z jednej strony chcieli wszystko wypuścić na zewnątrz, by obsługiwać ten core biznes. Może przez pewien czas było to opłacalne, ale coraz bardziej z latami idąc, to powodowało takie jak gdyby obciążenia i takie koszty, że po prostu no, te grupy praktycznie mówiąc wnet byłyby tylko stworzone same dla siebie i nie miałyby tego zastrzyka środków do modernizacji. Więc trzeba odbudowywać, co mówię, i właśnie to łączenie, zwiększenie wykonawstwa poprzez spółki zależne. To jest bardzo ważne. Zatrudnianie odpowiedniej polityki HR-owej, zwiększenie właśnie zatrudnienia, jeżeli chodzi o elektromonterów, jeżeli chodzi o inne grupy, które będą, to jest powodowanie jak gdyby
rosną cały czas kompetencje, stajemy się samowystarczalni, jesteśmy odporni na mechanizmy rynkowe, bo sami widzimy dzisiaj, jeżeli rynek jest tak skonstruowany, że jest rynek pracodawcy, jest problem generalnie, jeżeli dajemy wykonawstwo na zewnątrz, to niejednokrotnie to wykonawstwo jest zdecydowanie droższe niż było paręnaście lat temu, no nieraz o 30-40%, mówiąc szczerze. Gdy to przerabiamy przez nasze wewnętrzne spółki, to ono jest zdecydowanie tańsze. Ja bym jeszcze tutaj dołożył a propos wartości spółek i odniósł się do wątku inwestycji w górnictwo. Jeśli chodzi o zainwestowanie w górnictwo, to oczywiście ono nie jest takie wymierne w przypadku Polskiej Grupy Górniczej, ale bardzo łatwo popatrzeć, na ile to jest opłacalna operacja na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wejście w proces restrukturyzacyjny, zadłużenia, bardzo wiele podmiotów na tym i prawdopodobnie również inwestorów indywidualnych na tym bardzo dobrze zarobiło. Udało się przejść dzięki tej całej operacji przez taki moment, w którym faktycznie górnictwo było w dołku i można było ten koszyk aktywów rozbić o ziemię przez przypadek zupełnie, a tak udało się go przenieść na następną falę koniunkturalną, której jest znacznie bardziej korzystna. I drugi element, na który chciałbym zwrócić w kontekście wartości spółek i kształtowania się na rynku, to są również procesy innowacyjne. Znaczy inwestorzy doceniają to, że spółki energetyczne, które z innowacjami do tej pory nie były kojarzone, wdrażają swoje strategiczne agendy badawcze, wdrażają procesy innowacyjne, przez co widać, że one będą w stanie się dopasowywać albo mają szansę dopasować się do nowych wyzwań rynku. I wydaje mi się, że inwestorzy już to zaczynają rozpoznawać. Dziękuję bardzo. To kończymy dyskusję. Głos dla pana ministra. Proszę państwa, wydaje mi się, że niedostrzeżona przez analityków i media zmiana polega na pewnego rodzaju przewartościowaniu pojęcia tego, czemu służy spółka. Otóż sytuacji, w której służyła doraźnej spekulacji i akcje na giełdzie, przeszliśmy do sytuacji, w której po pierwsze stwierdzenie, że nie wypłacamy dywidendy, bo spółki reinwestują zysk, jest przesunięciem się do grupy spółek, które muszą rosnąć, bo inaczej właśnie nie docenią ich akcjonariusze, będą sprzedawać. To jest niejako wbudowanie w mechanizm naturalnego wniosku. Inwestycja w węgiel była bardzo istotna, bo zmieniła pewien obszar ryzyk. Dokonaliśmy integracji pionowej w ten sposób i spowodowaliśmy, że fluktuacje ceny węgla są wewnętrzną kwestią naszego sektora, a nie decyzje nie są podejmowane w Chicago przez grupę osób, które patrzą, jak najwięcej zarobią na zmianie ceny węgla w wyniku puszczenia plotki, że nie wiem, gdzieś się kończy albo zaczyna, albo wykorzystania sytuacji, że jakiś polityk coś powiedział, albo gdzieś była katastrofa. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że Polska była wielokrotnie krzywdzona przez rynki giełdowe, bo w wyniku zdarzeń w innych krajach natychmiast pojawiała się awersja do ryzyka i cała giełda w Warszawie jechała w dół, bo nie wiem, na Chorwacji było niespokojnie. Tak? No, korelacja tych dwóch zdarzeń była niewielka. Obstawiając bardzo silnie fundamenty ekonomiczne spółek, czyli robiąc reorganizację, robiąc właśnie porządkując pewne rzeczy, a więc uniezależniając od doraźnych zdarzeń wartość giełdy i tworząc preferencje dla inwestorów długoterminowych, którzy mówią, dobrze, ja wiem, że to będzie przyrastało, ja wiem, że takie spółki nie znikną. Zarazem doprowadziliśmy nie metodą administracyjną, powiedziałbym nawet ku pewnej naszemu rozczarowaniu, do tego, że podmioty nastawione na doraźną eksploatację, mówię tutaj o inwestorach zagranicznych, francuskich, których rola no, to jeszcze jest może trochę czasu na ocenę, ale moja intuicja, już teraz mówię prywatnie, jest, że była negatywna. Ta prywatyzacja zasobów energetycznych była negatywnym doświadczeniem. Wycofano się z ogromnym, że tak powiem, odsączeniem środków, które moglibyśmy przeznaczyć na inwestycje w momencie dla nas bardzo niedogodnym, bo stoją ogromne wyzwania przed sektorem, a musieliśmy de facto zapłacić za wykupienie czegoś, co nadal
nadal w Polsce pozostały i teraz będziemy musieli nadal inwestować w modernizację Rybnika, w modernizację Połańca. Więc proszę Państwa, patrzenie na to, że przychodzi inwestor z zagranicy i przynosi nowe technologie, no jest czasami myśleniem naiwnym. Równie dobrze może eksploatować ten rynek i zostawić coś, co dopiero teraz wymaga nowego otwarcia i spojrzenia, jak zagospodarować na przykład Rybnik pod kątem grzania, czy cokolwiek Francuzi tutaj zrobili. Tak, osiedle pracownicze odżywają. No brawo. To jest ta, ta konwencyjna... To jest ta technologia, którą przyniesie. No dobrze, no ale co ja mogę kazać coś prezydentowi Francji, żeby swoją państwową spółkę zmusił do myślenia logicznego? No to nie te czasy, tak? W związku z tym... No to jest zawsze ryzyko, panie ministrze. Oddaje się pewne aktywo, pobiera się za to pieniądze i potem dobrze, już trudno no w to ingerować. Ja nie widzę niczego negatywnego w kapitale zagranicznym, natomiast nie widzę potrzeby zabiegania specjalnie o to miejsca, gdzie właśnie nie ma możliwości postawienia jakichś szczególnych cech, że coś szczególnego się pojawia. No niestety przez wiele lat prywatyzacji traktowaliśmy to, że będzie tu jakaś zagraniczna spółka jako dobro samo w sobie. Nie, co tak naprawdę się stanie. Proszę Państwa, założenie, że Francuzi będą musieli zainwestować określone środki, tak naprawdę było stwierdzeniem, że te inwestycje, które oni robili, były realizowane w oparciu o dostawę z Francji. No nie chcę kontynuować tego tematu, żeby nie narazić się na procesy, ale powiedziałbym, trochę zabrakło tutaj wyobraźni urzędnikom ówczesnego Ministerstwa Skarbu, że to może być niekoniecznie to w efekcie to, co zakładaliśmy, że to przysporzy tej spółce potencjału. I teraz patrząc na węgiel, proszę Państwa, no, ja pamiętam konferencję ministra, na której zażartował pod koniec, że jeszcze wszyscy będą się zastanawiać, jak to możliwe było, że tak podrożeją akcje spółki. Był śmiech analityków i potem stwierdzenie. Ja sam miałem przedstawicieli bardzo poważnych instytucji finansowych, które mówiły, słuchajcie, ten wasz przemysł energetyczny, to tak naprawdę należy kilka rzeczy wydzielić, te sprzedać zyskiem, a pozostałe, a to niech to jakoś tam dojedzie tego. No, po to będziecie chodzić do Unii po te. Tak mniej więcej wyglądało nastawienie świata finansowego i muszę powiedzieć, że ze zdumieniem no, musiałem wyganiać tego typu wspaniałych doradców. No i okazało się, że mieliśmy rację, że właśnie ta Jastrzębska spółka giełdowa, węglowa, okazała się na giełdzie hitem. O tak dużej kapitalizacji żadna spółka na świecie nie wzrosła tyle na wartości. No, można powiedzieć, że tutaj był splot kilku czynników, ale reszta pozostaje faktem. W związku z tym, no na przykład górnicy, którzy byli również po części akcjonariuszami, dostrzegli pozytywne efekty no, właśnie tej modernizacji, że naraz ten papier, który oni nadal mają, tak, stał się wielokrotnie więcej wart. I sądzę, że to również dotyczy pozostałej części sektora. Mamy przed sobą szereg bardzo ciekawych wyzwań. Pojawia się zarówno kwestia no właśnie reorganizacji wewnątrz spółek, ale pojawiają się również wyzwania związane z rozwojem nowych technologii, które właśnie w tej chwili na świecie się rozpoczynają. To jest kwestia synergii sektora energetycznego z sektorem telekomunikacyjnym. Smart cities nie zrobią się same. Musimy umieć to dostrzec. I znowuż nasz największy gracz na rynku telekomunikacji kieruje się no, podobnym interesem jak te francuskie spółki, więc tu jestem trochę pełen zaniepokojenia, czy to tak powinno pójść, a może jakoś inaczej musimy to wymyślić. No więc powiedziałbym tak, widząc, że tutaj mamy ogromny potencjał do wzrostu, widząc również to, że musimy myśleć o tym, że skoro nie jesteśmy w stanie powstrzymać tej fali dekarbonizacji, to musimy myśleć nad nowymi źródłami. W mojej ocenie obstawianie w tym momencie, że te źródła to nadal będą turbiny wiatrowe, tylko trochę bardziej wydajne, albo panele fotowoltaiczne, które no, nikt nie poradzi na to, że na globie czasem jest noc, a czasem jest tylko dzień. Tak? W związku z tym no, tu się szykuje kolejny szereg frapujących możliwości. Ja osobiście oceniam, że polityka OZE w takim wydaniu, jak jest obecnie,
załamie się w Unii Europejskiej w ciągu najbliższych kilku lat. Nastąpi renesans trochę innej, ale energetyki jądrowej jako stabilnego źródła i bardzo bezpiecznego. Musimy się w tym wszystkim móc odnaleźć. I to jest, sądzę, że perspektywa, która w tej chwili nie da się jej zapisać w polityce energetycznej państwa na wprost. Natomiast pewne elementy takiego myślenia oczywiście znajdą się tam. One już po części znalazły się w SOR-ze, w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie możecie Państwo dostrzec, że energetyka istniała i zostały wskazane takie właśnie punkty patrzące mocno przyszłościowo. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję panu za udział w debacie. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce i będziemy kontynuować nie tylko ten temat, ale jeszcze kilka innych, które, jak sądzę, się pojawią. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia i do usłyszenia.